Trudno dziś oszacować liczbę dzieł zrabowanych lub zniszczonych przez Sowietów po 17 września. Temat zniszczeń i rabunków dokonanych przez Związek Sowiecki na polskich dobrach kultury jest jeszcze niewystarczająco opracowany i opisany. Wiele zagadnień stanowi nadal wielką niewiadomą. Dziś przyjrzymy się tym okropnym czasom. Co zginęło, ile wróciło i czego się domagamy? Zapraszam. Rabunek i niszczenie polskich dóbr kultury przez Sowietów przebiegało w kilku etapach. Polskie obrazy i rzeźby zrabowane 17 września 1939 roku wciąż są w muzeach w Rosji. Między innymi w Muzeum Sztuk Pięknych imieniem Puszkina w Moskwie oraz Państwowym Muzeum Sztuk Pięknych Radiszczewa w Saratowie. Armia Czerwona prawem zwycięzcy ogołacała tereny, przez które przeszła. Wartość łupów jest szacowana w setkach milionów dolarów. Rabowano wszystko, co miało wartość, od zegarków przez dzieła sztuki po całe fabryki. Proceder odbywał się z rozkazu samego Stalina. Według licznych relacji świadków, sowieccy żołnierze często dokonywali bezmyślnych zniszczeń. Tłukli porcelanę, meble, boazerie, klepki podłogowe, palili książki w ogniskach, czego przykładem jest zamek w Krasiczynie. Z doszczętnie ograbionego zamku wyrywane podłogi, meble i księgozbiór wyrzucano przez okna na dzieciniec i palono przez 2 tygodnie. Z oryginalnego wyposażenia pozostał jedynie solidny gabinet księcia Sapiehy. Z zamkowej kaplicy natomiast wywleczono trumny, które służyły do pojenia koni. Kresowe dwory i pałace niszczono w 1939 i w późniejszych latach wojny. Przykładem jest spalenie pierwowzoru mickiewiczowskiego Soplicowa, dworu Karpowiczów w Czombrowie. 16 maja 1943 roku przez oddział sowieckich partyzantów. Drugi etap zniszczeń i rabunków rozpoczął się w styczniu 1944 roku, gdy armia sowiecka ponownie wkroczyła na ziemie polskie. Wówczas zniszczono wiele zabytkowych obiektów nie tylko na ziemiach polskich, ale także na terenach, które przypadły Polsce po wojnie, na Pomorzu, Dolnym Śląsku i Mazurach. Przykładem jest podpalony, a wcześniej obrabowany przez sowieckich żołnierzy pałac w Kamieńcu Ząbkowickim. Przez 3 dni płonęły tam wspaniałe boazerie i podłogi, których nie zdołano rozkraść. W końcowym etapie wojny ucierpiały przede wszystkim zabytki architektury. Trzecia fala rabunków nastąpiła w końcowej fazie wojny i bezpośrednio po jej zakończeniu, już na terenie wschodnich Niemiec. Sowieckie bataliony trofiejne rabowały dzieła sztuki uprzednio zagrabione na ziemiach polskich przez Niemców. Za przykład niech posłuży jeden z obrazów autorstwa Józefa Brandta, zrabowanego przez Sowietów i wywiezionego pociągiem przez trofiejny batalion do ZSRR. Po wielu latach osoba z rodziny prawowitego właściciela odnalazła dzieło w Rosji i odkupiła. Na skutek sowieckiego rabunku duża część dzieł sztuki utraciła swoją tożsamość. Tak było na przykład z portretami przodków, które po rabunku stały się całkowicie anonimowe. Nie wiadomo, kto je namalował, kogo przedstawiają i skąd pochodzą. Podobnie meble czy dzieła sztuki zdobniczej z obrabowanych pałaców, dworów czy prywatnych mieszkań. Obecnie na aukcjach taki przedmiot jest opisywany enigmatycznie jako mebel z kręgu środkowoeuropejskiego na przykład. Kilka lat temu Rosjanie nieopatrznie zamieścili na stronie internetowej placówki zdjęcia obrazów z magazynów. Okazało się, że jest tam co najmniej kilkanaście obrazów z Polski. W rosyjskich magazynach zostało zidentyfikowanych wiele dzieł sztuki zagrabionych przez Armię Czerwoną. Część zrabowanych w latach 39-45 dzieł sztuki z polskich zbiorów znajduje się w muzeach Petersburga czy Moskwy. Inne są rozsiane po byłych republikach.
W zbiorach Muzeum Puszkina znajdują się m.in. adoracja Dzieciątka Lorenza di Credi z przedwojennej kolekcji Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Dwoje Świętych, Arettina Spinello, Madonna z Dzieciątkiem i Janem Chrzcicielem, a także Chrystus i Jawnogrzesznica z warsztatu Luki Giordano, utracone z przedwojennej kolekcji Miejskiego Muzeum Historii i Sztuki w Łodzi. Portret malarza pochodzący z przedwojennej kolekcji Śląskiego Muzeum Sztuk Pięknych we Wrocławiu oraz pejzaż włoski ze sztafarzem autorstwa Locatellego ze zbiorów pałacu w Wilanowie. Baza strat wojennych liczy blisko 66 tysięcy obiektów. Trudno dziś precyzyjnie oszacować dokładną liczbę dzieł zrabowanych lub zniszczonych przez Sowietów po 17 września. Rosjanie zajęli niemal połowę terytorium Rzeczpospolitej, a w ich ręce trafiła także połowa przedwojennych polskich zbiorów. Do najcenniejszych dzieł sztuki należy XVI-wieczny obraz Madonna z Dzieciątkiem i Papugą w tle krajobrazu z przedwojennych zbiorów Miejskiego Muzeum w Łodzi. Do wyjątkowych obiektów historycy sztuki zaliczają też portret Schwarzwalda, pędzla Hansa Holbeina ze zbiorów gdańskich, czy liczącą 14 tysięcy obiektów kolekcję numizmatyczną z Malborka. Polska domaga się zwrotu m.in. srebrnego gwizdka szyprów gdańskich z XV wieku, czy kolekcji Jakoba Kabruna z Muzeum Miejskiego w Gdańsku. Obejmuje ona 6860 rysunków i grafik, m.in. pracę Rembrandta, Dürera, Holbeina. Kilkanaście lat temu resort kultury złożył wnioski restytucyjne, które dotyczą obiektów odnalezionych na rosyjskiej stronie internetowej prezentującej dzieła sztuki o nieznanej prowiniencji. Wśród nich jest Madonna z Dzieciątkiem zrabowana z kolegiaty w Głogowie, przypisywana Lukasowi Cranachowi starszemu i pejzaż leśny Broigla starszego. Polska walczy też o zwrot szafy relikwiarzowej z 1390 roku z kościoła w Kwidzynie, 15-wiecznej monstrancji z Raciborza, 16-wiecznego tryptyku w niebowzięcia z kościoła w Szamotułach, konsoli wykonanej w 1766 roku przez Jean-Louisa Priera z sali tronowej z Zamku Królewskiego w Warszawie na zamówienie króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Domagamy się też zwrotu dokumentów osobistych Władysława Sikorskiego, a także rękopisu Juliusza Słowackiego, Dziennik Podróży na Wschód, zrabowanego z Biblioteki Ordynacji Krasińskich w Warszawie. Obraz w niebowzięcie Najświętszej Marii Panny z Szamotu odnaleziony został w muzeum stolicy Turkmenistanu, ukradziony najpierw przez Niemców, po czym wywieziony przez Rosjan na wschód. Zgodnie z prawem międzynarodowym Rosja jest zobowiązana do zwrotu polskich dóbr kultury zrabowanych podczas wojny. Sprawy grabieży dóbr kultury nie ulegają przedawnieniu w sferze prawa międzynarodowego. Sowieci wywieźli wtedy z ziem polskich kilka milionów książek i ponad milion dzieł sztuki. Sama Biblioteka Narodowa w Warszawie straciła podczas wojny 80% swoich zbiorów, w tym 50 tysięcy rękopisów, 2245 inkunabułów, ponad 788 tysięcy książek, rozkradzionych, ale też celowo spalonych. Po wojnie Rosjanie oddali niewielką ich część. Co ciekawe, aby utrudnić dostęp do poloników, celowo zostały one rozproszone po różnych archiwach na terenie całej Rosji. Po wojnie oddano Polsce około 20 tysięcy książek, obrazy Galerii Wilanowskiej, 12 skrzyń archiwaliów kopernikowskich. W 1956 roku zwrócono 12 518 dzieł sztuki z Muzeum Narodowego, oznaczonych już nowymi sygnaturami radzieckimi, oraz obiekty z Muzeum Wojska Polskiego i z zamku w Gołuchowie czy Kurniku. Ale sprawy odpowiedzialności za niszczenie i grabież były długo przemilczane. Natomiast identyfikacja w zbiorach ZSRR dzieł stanowiących własność polską była niemożliwa.
Sprawę rewindykacji podniesiono oficjalnie dopiero w 1989 roku. W latach 92-94 zostały podpisane porozumienia dwustronne. Złożono wówczas 15 wniosków w sprawie rewindykacji, ale strona rosyjska zwróciła w 97 roku tylko jeden obraz, Apollo i dwie muzy, i to w zamian za akwarele widok Mont Repos, pochodzącą z Gatczyny. Tu chciałbym jeszcze raz podkreślić, że przedmiotem tych umów są obiekty utracone w wyniku II wojny, a nie w wyniku zawierów wcześniejszych. Sprawę obiektów wywiezionych z terenów Polski przed I wojną Rosja uważa za zamkniętą. W 2004 roku złożono wnioski o 10 obrazów, w 2012 o kolejnych 4, dwa rękopisy, w tym jeden słowackiego i kolekcję numizmatyczną z Malborka. Przeszło 14 tysięcy obiektów ze złota, srebra i innych metali. W 2014 roku kolejne 3 wnioski dotyczące archiwaliów z obozu koncentracyjnego Auschwitz i w 2022 kolejnych 7 wniosków dotyczących kolejnych obrazów zidentyfikowanych w rosyjskich zbiorach. O tym, że w zbiorach Muzeum Puszkina w Moskwie znajdują się obrazy zrabowane w Polsce, wiadomo od dawna. W innych zbiorach publicznych, jak Ermitaż, Różejna Pałata czy Biblioteki Państwowe Moskwy i Petersburga, magazyny Zagorska czy Uskoje, znalazłyby się zapewne nie tylko poloniki, ale też dzieła sztuki zachodnich mistrzów malarstwa, rzeźby i rzemiosła artystycznego pochodzące z muzeów i kolekcji polskich. Jeśli nawet są one dla nas stracone, niech przynajmniej nie przepada wiedza o nich i o sprawcach grabieży.